Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja dzisiaj, jak widzicie, w ogóle w płaszczu nawet i w sweterkowej sukience, dlatego że dzisiaj jest chłodniej. I powiem wam, że na dworze jak się przeszłam, no to dobrze, że ten płaszczyk wzięłam, bo jest naprawdę tak chłodnawo, chociaż pokazywało mi chyba 17 stopni, a taki jest chłodzik trochę. A byłam właśnie na paznokciach, nie nagrałam wam już nic rano, bo po prostu nie wyrobiłam się. Także byłam na paznokciach, udało mi się, także bardzo się cieszę, że dziewczyny mnie wcisnęły, bo wczoraj straciłam jednego paznokcia. Mówię, kurde, dopiero za, no prawie za tydzień miałam wizytę, więc mówię, nie, no masakra, jak będę coś nagrywać, no to tak nieładnie bez tego jednego paznokcia. No, ale udało się i zrobiłyśmy, także za chwilę wam pokażę, jakie mamy nowe, jak zwykle klasyka, proste paznokcie, w sensie takie nieskomplikowane jakieś wzorki, jak to u mnie zazwyczaj bywa, tylko beżyk, biel, to co lubię najbardziej, a ja się teraz zbieram do domu, bo umówiłam się z Adą. Ada przyjeżdża ze swoim malutkim, najpierw pojedziemy sobie na zakupy do Lidla, a potem przyjedziemy właściwie do mnie i sobie tam posiedzimy, coś tam sobie porobimy, także fajny dzień się zapowiada, dlatego że ja wczoraj też miałam taki bardzo pracujący dzień. W sumie miałam dużo energii, więc chciałam wykorzystać ten dzień, bo nie zawsze tak jest. No i popracowałam sobie sporo, więc cały dzień od rana do wieczora. Tomek wrócił dopiero w sumie przed 10 wieczorem, słuchajcie. Więc ja byłam cały dzień sama. Z Candy tylko byłam tak naprawdę na takim długim spacerze, bo chciałam trochę powietrza też, wiecie, zaczerpnąć i też, żeby ona sobie polatała. I było też wczoraj bardzo ciepło, była piękna pogoda. No nie skorzystałam za bardzo, ale na tym spacerze długim byłyśmy. No i tak naprawdę wróciłam, poza tym tylko obiad zrobiłam, no i praca. Także dzisiaj paznokcie, Ada przyjeżdża i taki luźny dzień. No i takie dzisiaj paznokietki, baby boomer, dosyć klasyczny, tylko nie chciałam takiej bardzo różowej bazy, bo ostatnio dosyć często właśnie robiłam różową, tutaj ten bazowy kolor, taki bardziej wróż, a dzisiaj mineralna baza, tylko że taka delikatnie bardziej wpadająca w beż. No, skróciłyśmy dosyć sporo, troszeczkę bardziej niż zwykle, ale powiem wam, że super, bardzo mi się podobają, takie zgrabniutkie, krótsze, bardzo wygodne, no bo wczoraj straciłam właśnie wskazujący paznokieć, także mam odbudowany. Co prawda nie u tej ręki, no ale mam odbudowane. No i tak się prezentują nowe paznokcie, klasyka, zawsze na tak, do wszystkiego pasuje, także super. Jaka mina. Jedziemy właśnie do Lidla. Słuchajcie, wczoraj się do was nie odzywałam, bo no tak jak wam mówiłam, przyjechała Ada z małym. Pojechałyśmy do Lidla, jak wróciłam z paznokci. Trochę nam się w tym Lidlu zeszło. Obiad nawet sobie tylko odgrzaliśmy z dnia poprzedniego. Nic nie robiłam totalnie. Pojechaliśmy tylko spakować parę paczek i ja już w drodze powrotnej w samochodzie spałam, więc naprawdę mam podniętą, więc się nie odzywałam. Ale pięknie liście już spadają, takie jesienne. No, powiem wam, że taką jesień lubię właśnie, jak jest słoneczko. Dzisiaj nie jest jakoś ekstremalnie ciepło, jest chyba 16 stopni, jak jest słońce. To jest całkiem ciepło, mega przyjemnie i liście takie złote, jak sobie lecą z drzew. Tak, taką jesień lubimy. No, ale byłyśmy wczoraj w tym Lidlu, ja za dużo rzeczy nie brałam, bo nie chciałam też nosić, chociaż i tak Tomek później zszedł do nas, więc w sumie mogłam wziąć więcej, ale nie chciałam za dużo rzeczy nosić, więc dzisiaj jedziemy znowu do Lidla. Ja już do Biedronki nie jeżdżę, nie. Chyba że będą jakieś takie pojedyncze rzeczy, których nie ma na przykład w Lidlu, ale wczoraj jak byłyśmy w tym Lidlu, ja dawno w Lidlu nie byłam, to aż się tak zachwyciłam, ile tam jest tych wszystkich rzeczy, jaki jest duży wybór, jak dużo jest świeżych warzyw i owoców, których w Biedronce no nie ma, naprawdę, powiem wam, że nie ma. A jak są jakieś takie owoce typu, nie wiem, jeszcze maliny, truskawki, śliwki, inne rzeczy, często są jakieś zepsute, już nadpleśniałe w Biedronce, a tu wszystko takie świeżutkie, aż się po prostu, aż oczu pląsu mało nie dostałam. takie się właśnie ekscytuję zakupami spożywczymi, no co zrobię. Także jedziemy jeszcze raz do Lidla parę rzeczy dokupić, żeby już było też na weekend, żeby już, wiecie, tam nic nam nie zabrakło. Chociaż my naprawdę mam wrażenie, że bardzo mało jemy. Jak sobie porównuję, Ada tutaj takie duże zakupy zrobiła, a my no w sumie też tak raz w tygodniu jeździmy na zakupy, raczej nie częściej, chyba że coś naprawdę nam zbraknie, no to tylko potem jedną, dwie rzeczy, a tak to naprawdę małe zakupy zazwyczaj robimy, ale fajnie czasami jest mieć taki zapas mały w domu, oczywiście rzeczy, które się nie psują, albo rzeczy, które można na przykład zamrozić, także jeszcze kilka rzeczy sobie dokupimy i może jakiś food hall sobie jak wrócimy, zobaczymy. Piękne kwiatki.
Dawno nie było kwiatów w domu. Może coś by tu wybrać? Te ładne. To weźmy to, nie wiem, na. Ale sobie wezmę. Jeden bukiecik. Czemu nie? Dobra, jestem z powrotem i czas na food haul, taki szybki, bo jestem bardzo głodna, także pokażę wam szybciutko, co kupiłam. Co tak coś ściśnięte, o, dobra, no właśnie ruszać. Kupiliśmy dwa bukiety kwiatów, przepiękne mają te tulipany, naprawdę, powiem wam, że śliczne. Także zaraz muszę wstawić do wody, bo jeszcze byliśmy na przymiarce w Szwalni. Właśnie rzuciłam wam okiem tam, a tak bardzo delikatnie, dlatego że no znowu będzie trzeba na to trochę czekać, także nie chcę wam tutaj jakoś pokazywać, nakręcać, chociaż przepiękne nowe dwa modele sukienek przymierzałam i model dresów. Perełki będą, ale no, no niestety nie zdradzam za dużo, no bo bez sensu, żeby, wiecie, tutaj wam zrobić ochotę, a trzeba mi na to poczekać. Wracając do kwiatków, no to takie właśnie jedne różowe, a drugie takie jesienne bardziej. Myślę, że te zostaną tutaj w salonie, a te zabiorę tam do siebie do pokoju, w sensie do... No tam, do mojego studio. Uciekło mi słowo. Dalej soki pomarańczowe, dwa. Ostatnio jestem fanką soku właśnie pomarańczowego, chociaż o dziwo, bo naprawdę myślę, że ma coś z tym wspólnego, dlatego że ja naprawdę nie lubiłam, nie byłam w ogóle, nawet nie to, że nie fanką, ale nie lubiłam soku pomarańczowego, teraz uwielbiam. Dalej napój owsiany jeden, bo wczoraj też wzięłam. Tutaj ziemniaczki do pieczenia i nie tylko. Miks sałat, dalej banany, tutaj mam w tym woreczku, także już mimo to, że od razu wyjmę, ale kupiłam, wzięłam tylko 4, dlatego że były takie sobie, wiecie, ja nie jestem za tym, że trzeba kupować zielone banany, ja nawet lubię takie bardziej dojrzałe, ale były już takie, dużo było po prostu takich otwierających się, a nie chcę, żeby nam się popsuły, nie chcę też, żeby muszki mi tu latały, ostatnio mamy trochę problem z tymi właśnie meszkami, o, meszkami, takimi małymi, więc już nie chcę tutaj ich przyciągać bardziej, także wolę sobie na świeżo kupić. Sporo przypraw, to może już tak oddzielnie, bo nie będę pokazywać, jak się tam Tomek kupił, bo jest potrzebna czasami do odtykania, tam umywalki, on się zapycha dosyć często, więc sodę oczyszczoną, cynamon, no jednak wam pokazuję, jakieś takie wziąłem też, jedna jest z Kania Natura, mieszanka przyprawa kurczak złocisty, na spróbowanie wzięłam tą taką grubo mieloną orientalną z Knora. Tutaj sos do sałatek włoski, sos francuski. Ja wiem, że to może nie jest jakieś super ekstra fit czy tam zdrowe, no nie wiem, no nieważne. W każdym razie ja lubię sobie doprawić sałatę tym, nawet tak po prostu posypać, niekoniecznie jakoś to rozdawiam, ale nawet tak do posypania. Słodka papryczka. Jeszcze tutaj mam też taką grubo mieloną, tylko że to jest przyprawa czosnkowa. Grubo mielona do mięs i warzyw, więc nawet do pieczonych warzyw będzie fajna. Bo mięso myjemy malutko bardzo, znowu cynamon. O, Tomek sobie nie wziął, bo sobie kupił coś takiego. Tak jak ja uwielbiam te kawki ze Starbunia, takie wiecie, w kubeczkach, to, no to nie dla mnie, bo to już jest triple shot espresso, więc będzie mocno. Także no ja na pewno bym teraz nie, no nie mogła tego raczej pić. Tutaj mam paprykę długą, szpiczastą, właśnie też nie było długo, już bardzo w Biedronce jak jeździliśmy. A w ogóle dlaczego powiedziałam, że nie jeździmy już do Biedry? Dlatego, że, no tak jak wam mówiłam ostatnio, był problem z molami, non-stop jest jakiś problem z molami. Ostatnio też na Instastory Basia B pokazywała, że kupiła rukolę w Biedronce, a tam były jakieś jaja w ogóle, nie wiem, jakiegoś robactwa. Obrzydliwe, więc non-stop, my też mamy non-stop jakieś problemy z Biedronką, poza tym ciągle jest tam coś nieświeże, jak chcę kupić jakieś warzywa albo owoce, także koniec, Lidl teraz zyskał nową wielbicielkę, także papryka szpiczasta, cebula, ja te warzywa też kupiłam wczoraj, więc już dzisiaj nie jest tego aż tyle, ale tak, ogórek Tomek sobie wziął, wzięłam też mango, takie mało, trochę dojrzałe, ale dojrzeje pewnie moment, bo mamy ciepło bardzo w domu, soda, tutaj widzę w siatkach niestety coś. Zapomnieliśmy wziąć więcej torebek, ale ja później wykorzystuję te siatki, wiecie. Ale Tomek wziął figi świetne, powiem wam. Jakieś takie już ta, widzę, że jest taka rozwalona cała. I facetów widać do wybierania, to też jest taka już przejrzała trochę, wiecie.
Tam mega ekstremalnie miękka, ale tamta pierwsza no całkiem się nie nadaje. Także wziąłam na spróbowanie, bo nigdy nie jadłam figi. A wiem, że wiele osób bardzo lubi i ostatnio jakoś tak do kogo nie wchodzę na stories, jak ktoś pokazuje jakieś jedzenie, to jest coś z figami. Także na spróbowanie i to mam wziąć sobie dwie mandarynki i nie mam po co do tych dwóch mandarynek worek, ale dobra, nieważne. Można bo je tak wrzucić, ja ogólnie wrzucam wszystko zawsze tak, o jak widzicie, mango, ogórek, coś tam i później sobie po prostu dokładnie myję w domu. Bo daleko nie mam, będziecie mnie słyszeć chyba tak. Wzięliśmy też chlebuś, jakiś taki, nie wiem, z jakimiś ziarnami, z jakimiś warzywami chyba na środku. Właśnie, zaraz sobie zrobię z nim jakąś kanapkę, bo jest taki mięciutki, świeży. Miałam ogólnie w planie upiec bułki, ale już ten plan chodzi za mną od chyba 3 dni, a że dzisiaj będę robiła domową pizzę i będę i tak tutaj w kuchni trochę robiła, to no byłam po prostu dzisiaj ze sobą szczera, że nie będzie mi się chciało piec tych bułek dodatkowo, więc wzięliśmy chleb. Tutaj śliwki, śliwki, po prostu polskie śliwki, wiecie, że kocham. Także, o, nie wziął sobie swoich korsarzy, upiera się, korsarzy, gdzie to moje korsarze? Chciał je wziąć ze sobą, ich nie wziął, chociaż nie wiem, czy nie mam dwóch opakowań czasami. Dobra, także to dajcie znać, czyli to jest też smak dzieciństwa, te takie draże właśnie, korsarz. Kokosowa akurat tutaj, ale mi się to kojarzy z chyba z podstawówką, że w podstawówce się takie kupowało w sklepiku szkolnym i właśnie jadło się na przerwach. Tutaj mamy buły takie gotowe, kupiłam do burgerów, jak nam się zachce, może jutro, czy dzisiaj na kolację, czy wiecie, na dniach, w weekend zjeść, bo dzisiaj jest piątek, zjeść takie buły. No to będzie można właśnie sobie zrobić burgera, dlatego że kupiliśmy na spróbowanie też burgery roślinne, zaraz tu gdzieś będą. Dalej takie orzeszki, dosyć spore, to są jak na nas, to są bardzo duże w sumie zakupy, zwłaszcza, że jeszcze tutaj tam kupiłam parę rzeczy do tej pizzy. Takie orzeszki bardzo lubimy też, nie wiem, czy może jestem za daleko, to was przesunę, bo nie będziecie widzieć, co ja wam tu pokazuję. Także takie orzeszki z Lidla, bardzo je lubimy. Ja w ogóle bardzo rzadko teraz jem i chipsy i jakieś takie słone przekąski, chociaż kiedyś to non-stop jadłam, a teraz bardziej chcę się owoców, więc dobrze, ale wzięliśmy jedne takie, jakby nas naszło. Wzięłam też tortillę, żeby była w domu, żeby tak na szybki posiłek jakieś warzywa, sałatę sobie coś rzucić i nie jeść tylko kanapek z serem na przykład na przekąskę. W ogóle mam ochotę też na taką tortillę zapiekaną w tym grillu. Taki, mamy taki grill zamykany. Coś takiego sobie może też zrobimy któregoś dnia. Tutaj jakiś taki samotny. Oj, jest jeszcze jeden, bo kupiłam sobie dwa te jogurty Planton, te wegańskie. Bo ogólnie też mam zalecenie, żeby jeść sporo jogurtów takich normalnych, więc też mam w lodówce, ale dawno nie jadłam tych, miały dosyć długą datę, tam do połowy października, więc wzięłam sobie dwa, ale biorę te plain, bo te owocowe jakoś nie do końca mi smakują, a te uwielbiam właśnie, te kokosowe, naturalne. Tutaj Tomka dwa serki wiejskie, ja też bardzo lubię ogólnie te takie, zwłaszcza ten na dole, to jest piątnica, serek wiejski z maliną i żurawiną, drugi sobie wziął z jagodami, ale ten z malinami i żurawiną uwielbiam, jest pyszny. Dalej wzięłam już, żeby był w sumie trochę na zapas, makaron spaghetti, zmęczyłam się tym gadaniem, szybko gadam, makaron spaghetti ciemny, dlatego że też nie zawsze jest, znaczy nie, może być zawsze, ale wziąłam sobie, żebym już miała, bo wolę właśnie ten ciemny, pełnoziarnisty, a zazwyczaj kupuję biały, no bo nie ma właśnie tamtego, przynajmniej w Biedronce. Rzadko jest u nas. Wzięłam też coś takiego, zobaczcie, pastę warzywną, właśnie do chlebka, może sobie zaraz spróbuję. I to jest ze słonecznikiem, suszonymi pomidorami i bazylią. Więc powiem wam, że ciekawie brzmi. Ja chyba coś takiego nawet robiłam kiedyś, taką pastę z suszonych pomidorów, a że jestem fanką suszonych pomidorów. Chociaż przez większość ciąży w ogóle mnie tak trochę, nawet nie to, że mnie obrzydzały, tylko jakoś tak ten zapach i ten intensywny smak, no nie do końca, a teraz znowu mam ochotę, więc nawet mam w planach któregoś dnia zrobić takie kotleciki z suszonymi pomidorami w środku z twarogu, kiedyś już je robiłam na pewno we vlogu. No ale jak zobaczyłam tą pastę, to stwierdziłam, że może spróbuję sobie. Tutaj dokładnie jest właśnie pasta na bazie nasion słonecznika i białka grochu z suszonymi pomidorami i suszoną bazylią. Także taka fajna warzywna, dosyć zdrowa powinna być. Zobaczymy. I teraz te burgery roślinne. Tomek sobie wziął z burakami i kaszą pęczak, a że ja
Sok z buraków ok, barszcz czerwony też ok, bardzo lubię. Kurde, 10 minut prawie już gadam. To takie buraki w takiej postaci nie do końca, więc ja sobie wzięłam burger roślinny ze słonecznikiem. Także on będzie miał to, a ja będę miała to. Więc będziemy mieli taki wege, takie wege burgery któregoś dnia, nie wiem czy dzisiaj czy kiedy. Tutaj mięsko mielone z indyka, połowę sobie zamrożę, a z połowy będę chciała zrobić taki sos do curry, tak z mielonym, ale właśnie pewno coś takiego też mam ochotę, także już na kilka obiadów po prostu wziąłam sobie zapasy. Tutaj twarożek wiejski ze szczypiorkiem Tomka, mój Almette. Tak mówię, mój, twój, no bo po prostu no my w większości tak różne rzeczy jemy, ale no ja przeważnie lubię na przykład kanapki sobie z takim Almette zrobić, a Tomek jakoś tak bardziej te wiejskie, chociaż ja też czasami jem. Majonez. Tak, kupujemy winiary. Powiem wam, że kotlin jest ciężko. Nie kotlin, ja gadam. Kielecki, o którym wiele osób gada, że wiecie, jest team albo winiary, albo kielecki. To ja nie widzę go w sklepach. Nie wiem, nawet miałam ochotę spróbować. Nigdy chyba nie jadłam, ale nigdy go nie widzę w sklepach. Dalej wzięłam też fetę do pieczenia z warzywami albo do sałatek. Dalej przyprawa garam masala, może mi się też przydać. I chyba ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to Actimel. I tak, połowa jest kokosowa, a połowa jest jakieś takie chyba wieloowocowe. Także to wszystko. Kończę gadanie, sprzątam to i robię sobie jedzenie, bo już jestem naprawdę głodna. Siedziałam właśnie, odpisywałam na maila dotyczącego naszego baby shower dla małej. Znaczy dla małej, no wiadomo, baby shower jest trochę bardziej dla rodziców. Ja wiem, że to, wiecie, ona tego nie będzie miała możliwości pamiętać, ale to będzie pamiątka dla nas. I później też danie, bo zrobimy na pewno jakieś zdjęcia. Natomiast co chciałam powiedzieć, że właśnie odpisywałam na maila, bo dosyć długo w ogóle czekaliśmy na takie potwierdzenie. W ogóle było tyle zamieszania z tym wszystkim, dlatego że mieliśmy robić taki no bardziej huczny, powiedzmy, baby shower na około 30 osób. Mieliśmy go robić nawet tam bliżej Warszawy. Już miałam kontakt z super dziewczyną. Mogę wam ją polecić tutaj, chociaż niestety nie korzystam w końcu, ale Bright to Me, mam nadzieję, że dobrze mówię, Alicję mogę wam polecić, ponieważ bardzo mi dużo tutaj pomagała w organizacji, no ale z kilku różnych w sumie powodów, już nie chcę się tutaj wracać do tego tematu, nie organizujemy takiego dużego baby shower, tylko taki bardziej rodzinny po prostu obiad. Nieważne, w każdym razie będzie taki mniejszy, bardziej skromny obiad dla rodziny i dla najbliższych przyjaciół. Natomiast właśnie jednak organizujemy go tutaj na miejscu w Płocku. No i właśnie usiadłam do maila, na który czekaliśmy tydzień, więc... No i padła mi bateria, jak do was gadałam w trakcie. W ogóle ten aparat, on nie uprzedza o tym tak naprawdę, że pada bateria, tylko tak, jest, wiecie, pełna. Za chwilę, tam są chyba cztery te kaseczki, tak cztery. I za chwilę tak, znika jedna, mija dosłownie chwila nagrywania, znika druga i nagle się robi pusto i wiecie, to jest kwestia
może 3 minut nagrywania, max 5 minut nagrywania, gdzie macie czas po prostu, żeby podłączyć tą baterię, więc jakbym ja wiedziała wcześniej, to bym sobie podłączyła. A problem w ogóle w tym, że ja mam drugą baterię, tylko że nawet oryginalną właśnie baterię od tego aparatu, z którą jest coś nie tak i ona nie chce działać, ona wiecznie jest rozładowana, ja ją naładuję, włożę do aparatu, nagram 3 minuty i ona jest znowu rozładowana, więc tam jest coś nie tak, więc ewidentnie muszę zamówić drugą baterię, taką samą jak ta. Więc to nie jest w ogóle oryginalna nawet Sony, tak jak mam aparat Sony, tylko jakaś tam inna i ona jest super. Tylko że no właśnie aparat nie uprzedza o tym, ale dobra, usiadłam sobie tutaj obok ciuszków małej, bo będę za chwilę segregowała i wyrzucę sobie pierwsze pranie tych małych rzeczy, ale właśnie chciałam dokończyć tylko myśl, że no po prostu planujemy ten baby shower, ale bardziej w formie takiej na luzie, obiad po prostu w restauracji. No i trochę byłam taka wkurzona, trochę miałam nawet stresu w tym tygodniu przez to, bo byliśmy tydzień temu dokładnie, tydzień temu w restauracji bukować termin, gdzie zostało około 2 tygodni, więc ja już się bałam, że nie będzie terminu, okazało się, że termin jest, ale nie mieliśmy żadnego potwierdzenia, bo wiecie, porozmawialiśmy tam, ustaliliśmy wszystko w restauracji, a później ta pani miała nam wysłać tego samego dnia maila. Nie wysłała tego maila, więc czekaliśmy do poniedziałku, nie odezwała się, więc we wtorek dzwonił Tomek tam i nie było jej, więc ktoś tam miał jej przekazać, żeby tego maila wysłała. Nie wysłała go i ja wczoraj znowu w czwartek, czyli no prawie tydzień po tym jak byliśmy, dzwoniłam i rozmawiałam z tą panią i ona dopiero wczoraj o godzinie 20, czy jakoś po 20 wysłała tego maila, więc ja dopiero tak trochę się poczułam lżej, że to jest w ogóle zarezerwowane, no bo wiecie, no jak, no nie wiem, czy ja może za bardzo to przeżywam, ale jak nie mam takiego potwierdzenia, zaprosiłam już gości i nie miałam długo potwierdzenia w ogóle żadnego, no to kurde. No ale już mamy, także przejrzałam sobie takie, no przejrzałam sobie menu, jakie tam ta pani nam zaproponowała i jest okej, tam parę pytań miałam, więc po prostu usiadłam i tego maila napisałam jeszcze w ogóle, pisałam tego maila i nie wiem, kliknęłam coś, gdzie już ten mail był taki długi, wiecie, dużo, sporo pytań miałam, jeszcze tam jakieś ustalenia i niechcąc kliknęłam coś, nie wiem co i wszystko usunęłam, nie dało się tego cofnąć, więc musiałam pisać od nowa tego maila. Także super, no ale nieważne, dobra, biorę się za wstawienie prania, bo już znowu jestem trochę głodna, powiem wam, że ten chleb taki, co wam pokazywałam, to w sumie nawet się nie nazywało chleb, tylko jakoś, pano, coś takiego, jakoś coś, co jakoś tak dziwnie w Lidlu, to jest, okazało się, że z pomidorami i z oliwkami, w środku jak przekroiłam i taki w ogóle jest pomarańczowy ten chlebek, czyli z jakimiś tam przyprawami albo nie wiem, z olejem może suszonych pomidorów, coś takiego, tak to wygląda, jest przepyszny, także polecam wam sobie spróbować, jest naprawdę pycha. I'm turning out the light so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest. When the sun is rising, I'll start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling, da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. No i tak wstępnie wygląda moja pizza, jeszcze przed upieczeniem. Ciasto jest z Thermomixa, oczywiście w Thermomixie robiłam, ale już wam mówię, co tutaj dałam. Jest to wege pizza, dlatego że przyznaję, że zapomniałam kupić salami, a Tomek bardzo lubi salami na pizzę, no trudno, zapomniałam, ale tak, zrobiłam sama sos pomidorowy, po prostu dałam przecier, doprawiłam go, a dalej, jeśli chodzi o składniki, to już nie widać, ale na początku dawałam tutaj halloumi, pokrojony ser halloumi, to jest taki z miętą, który właśnie kupiłam wczoraj w Lidlu. Dalej mamy pieczarki, paprykę, oliwki czarne i papryczkę jalapeno, no i oczywiście mozzarella, także taka pizza ląduje już sobie w piekarniku na 20 do 25 minut w
215 stopni ustawiłam. Tak mniej więcej, bo tak było w przepisie. Było 210, 220 stopni, na 215. Zobaczymy, ile się będzie piekło. Mam nadzieję, że dosyć szybko faktycznie. Jeszcze na wierzch sobie posypię rukolą. Później mam nadzieję, że dosyć szybko się zrobi pizza, dlatego że jestem głodna już bardzo. Także do piekarnika wkładam. Dzisiaj pożegnanie z łazienki, właśnie wziąłam sobie prysznic, idę sobie zrobić pielęgnację i tylko chciałam się z Wami pożegnać, więc dajcie łapkę w górę, jeśli film się podobał. W sumie planowałam takiego krótszego vloga, podejrzewam, że i tak wyszedł dosyć długi, ale postanowiłam, że może będę robiła troszeczkę krótsze vlogi niż czasami wychodziły takie 30-40 minutowe i zobaczymy, jak Wam się spodobają, może trochę częstsze, zobaczymy, póki mam wenę, to będę nagrywać, także piszcie, czy macie ochotę na więcej vlogów, a może troszkę krótszych, takich jednodniowych albo dwudniowych, czy coś, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa, pa! With you the sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.